Jestem u bucika dzisiaj, bucik sobie radzi. A ta nóżka jest zdeformowana, ale widać, że ładnie się tam zasuszyło. Troszeczkę jakby teraz popatrzę. No, niewygodnie może mu się trochę chodzi, ale nóżka ocalała. Ładnie wygląda gołąbek. Taki maluszek jeszcze jest. Jeszcze jeden był maluszek. Bucik dzisiaj, gdzie ma odwiedziny, to sobie poje. Nie widzę tego, wiecie co, kochani, tego jasnego gołąbka, malutkiego Maciusia. Ale Maciuś może akurat gdzie indziej jest, bo tu nie zawsze ja byłam raz, to mniej gołąbków było, teraz więcej i bucik właśnie się znalazł. I tak myślę, że Maciuś może też gdzieś w okolicy. Gdzieś akurat w okolicy urzęduję. Jak widzę takiego gołąbka, który, no mam wątpliwości, czy go wypuścić, jak on sobie poradzi w tym świecie. I go później widzę zdrowego, całego. To, no tak fajnie, bo to wtedy potwierdza, że dobrze, że wyszedł na wolność. Radzi taki gołąbek, najważniejsze. No, bucik sobie też radzi. Pokażę tam jego nóżkę. Aż tak nie widać tej nóżki. No, zdecydowanie ona mu tak nie jest taka opuchnięta. Zdecydowanie już jest ok. No i małe gołąbki młode, więcej niż kurczę na wiosnę. Teraz jeszcze słonecznik. Jeszcze słonecznik dla gołąbków. Niech się zdrowo pierzą. Tutaj w ogóle są różne ziareczka. W tych różnych też jest słonecznik. Tak jeszcze dodatkowo mi to teraz zostało. Tu jaki młodzieniaszek, jaki brązowiutki. No to fajnie, bo bucika właśnie chciałam zasać. No kurczę, szkoda, że nie ma Maciusia. Ale no może innym razem. Może innym razem trafię na niego, a może go ktoś po prostu wziął sobie do hodowli, bo to był gołąbeczek rasowy, ozdobny. No pierwszy to znika słonecznik i kukurydza. Na koniec zostaje drobna pszenica. Lasek idzie. Taki ładny gołąbeczek. Fajnie, jak widać takiego gołąbka, którego się leczyło, no nawet ten bucik, bo on był raz u mnie, później drugi raz go wzięłam, bo jednak ta nóżka taka mi się wydawała jeszcze, on wtedy utykał na tą nóżkę, więc jak zostaję w okolicy, to zawsze mogę ponownie wziąć gołąbka do domu. On tutaj... Mogę w każdej chwili go zabrać zimą, jak nie będzie tam sobie może radził zbytnio, to zimą mogę go ponownie zabrać, bucika.
zawsze jak ta nóżka się uratowała, no to kochani, on tak nie kuleje, bo ma jedną wysokość. Poszyły się gołąbeczki. Ma jedną wysokość tych nóżek. Jak się wypłoszą, to trochę trwa, zanim ponownie się tutaj zjawią, ale mają tak sporo ziarek, że zresztą jadły cały czas i sporo jeszcze jest, więc tutaj gołąbki takie głodne dołączyły, trzy siedziały oddzielnie, teraz przyszły, też sobie pojedzą. No, znowu się wypłoszyły, no to już jeszcze im zostawię trochę i uciekam.